Witam hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku tutaj pokażemy sobie gołębie pocztowe. Zobaczycie, jak mi tutaj słychać. Nakarmimy sobie je rano. Pokażę też nowego gołąbka tu w hodowli, także to wszystko jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Także jesteśmy teraz tu u samców. Nasypiemy sobie im karmy. Samiczkom mi trochę braknie, dobra, samce dostały, tu im w zupełności to wystarczy. One się boją, bo miały sprzątane. Także tak to tu wygląda. One tu zaraz sobie zejdą, o ten pewnie jako pierwszy. Dobrze mówię? O, zaraz pewnie zejdzie. O, zszedł, dobra. Bo one się boją, być miały sprzątane, także tutaj łopata miotła, więc bały się wszystkiego. Już dwa samce zeszły, o i kolejny, także one sobie tu schodzą. Tam mają grid, tu jest miska, na niej stoi pojnik, ale obecnie pojniki są zabrane, gdyż przymarzły po nocy. Także wodę dopiero dostaną, teraz jesteśmy u samiczek. I będę musiał donieść karmy. No a to zaraz sobie już przyniosę poza filmikiem. Także już przejdźmy może do konkretów. O, tutaj jeszcze ten gridownik. Dobra, niech stoi. Nowym gołębiem jest samica i nie jest to pocztowa, tylko jest to, o, tutaj biała samiczka cepelka. Dostaliśmy ją z 20 roku, obrączka znacznik. Gołąb wysokolotny. A więc na razie niech siedzi, zobaczymy co z nią będzie. Samiczka, więc ją dałem do samiczek. No, więc tak to tutaj wygląda wszystko. Zaraz sobie samicą dosypiemy. Jeszcze zaraz tu pokażę takie zmiany kosmetyczne. Tu została zamontowana siatka. Widzicie zresztą. Ponieważ mi się dały tu i spały na tym progu. No i wiecie, tutaj było ubrudzone wszystko. Jak się wchodziło tu na progu, też było zafajdane. Także zamocowana siatka, bardzo fajnie się to sprawdza, gdyż już w gołębie w ogóle mi tu nie siadają. Także już próg jest cały czas czysty. To samo zrobiłem u samcu. O, boją się biedaki, bo wiecie, podczas sprzątania gołębie zawsze się stresują. To samo jest u samców, bo widzicie, tutaj siatka zrobiona, więc też mi już w ogóle tu nie siadają. I problem z brudnym progiem już praktycznie zniknął. Więc to już jest fajnie. Tutaj z takich zmian to jeszcze będę chciał podnieść te całe cele w górę. No bo tu od ziemi jest, ja wiem ile, z 12 cm do, no, mniej więcej 12. Więc trochę za mało, to będę chciał podnieść. Nie stosuję wapna. Tam jeden pan mi doradził, zresztą go pozdrawiam, żebym nie dawał wapna. Zobaczymy, jak to się spisze. No, trochę rzeczywiście to wapno kurzy, więc zobaczę, jak to będzie. Także, no, wapna już nie ma, jest tylko piasek. No, moment, muszę przerwać, bo coś tu widzę. Kury uciekają przed czymś. Dobra, tam było trochę kury, tam gdzieś się ganiały za myszą. Także nic się poważnego nie stało. Także tak, no, widzicie sobie, tej gołębie jedzą, jak już mówiłem. Wapna nie dałem. Myślę, że powinno być przez to mniej tego pyłu w gołębniku. No zobacz, już ostatnio dałem piach. Ale jest i wapna odrobinę, no nie, ale teraz już całkowicie bez wapna, zobaczymy, jak tam to będzie. No. Możecie mi pisać w komentarzach, szczególnie osoby z jakimś tam doświadczeniem, kiedy gołębie puścić w pary. Bo ile czytam opinii, to tyle jest różnych, także nie wiem, ja myślę o tak końcu lutego, żeby już w marcu mieć młode, no nie? Także możecie pisać, co o tym sądzicie, tak połowa lutego myślę, żeby już tak na początku marca, tak do 10 już wszystkie tutaj pary były z młodymi. No, samiczki tu świrują, nie wiem, co im się dzieje. No, także gołąbki dostaną jeszcze sobie wodę. Obecnie kończą tutaj już sobie jeść, już widzę to, co dobre wyjadły. Oczywiście jęczmień zostawimy na sam koniec. No ale niestety na zimę, oczywiście niestety dla nich, no nie?
Na zimę muszą trochę tego jęczmienia dostać, więc sobie tutaj powoli jedzą. No. Także jak już mówiłem, te cele będę chciał podnieść na takim podeście, ale podest bym zrobił już do samej ściany. No ja wiem, tak mniej więcej dotąd ten podest, no nie, cele by się podniosły wtedy w górę. I na tym podejście tam, o, właśnie w tym miejscu dałbym też miskę, jakiś daszek z góry i też by jakiś gołąb sobie tam mógł mieć gniazdo, no nie? Także taki podest będę chciał zrobić, żeby to wszystko stało wyżej. No, a samiczki, no, jak to samiczki, no. Samce są dużo bardziej oswojone, w sumie nie wiem nawet czemu. Jedzą mi czasami nawet z ręki, a samice takie płochliwe. Nie wiem też, czy to nie jest sprawą właśnie tej cepelki, bo ona była strasznie dzika, jak ją tu przyniosłem, no nie? Więc i może ona tak też płoszy te gołębie, wiecie, zawsze pierwsza się zrywa i wszystko za nim. Także to też może być jakiś tam problem przez nią, no ale trudno, niech się tam boją, nic na to nie zrobię. No. Także piaseczek jest, też widziałem, już sobie go trochę dziubały tutaj gołębie. No ale gryty mają, wodę też mają. Oczywiście teraz daję im tylko tak raz, dwa razy dziennie wodę, bo jak były te mrozy minus 18, no to wiecie. Szkoda pojników po prostu, żeby to wszystko powysadzało, więc dwa razy im tak daję w ciągu dnia wodę ciepłą. Napiją się, im starczy. Teraz oczywiście już te mrozy puszczają, zresztą tu wam pokażę. O. Śniegu było 15 cm, teraz już to wszystko topnieje. No. I tak u tych gołąbków to wygląda. Także piszcie mi, kiedy najlepiej parować. No ja myślę tak właśnie połowa lutego, żeby już początek początek marca już te młodziaki były. Obrączki już mam, zresztą zaraz wam pokażę. Dostaniecie taki kawałek drugiego filmiku, na którym wam wyjaśnię wszystko o obrączkach. Także gołąbki sobie kończą jeść. Samiczki się jak zwykle boją. Także przenosimy się już w inne miejsce i opowiem chwilę o obrączkach. No, także już tutaj mam te obrączki, zaraz o nich powiem parę słów. Tu akurat znajdujemy się przy akwarium. Przeważająca rasa to gubiki, przeróżne kolory. Jest jeszcze parę neonków, parę kardynałków, jedno danio, kirysek i gonojad. Ale to nie o tym dzisiejszy odcinek. Także tu mam tutaj obrączki te. Tu od nas z oddziału wziąłem, tu ze związku 20 sztuk. Tutaj od 81. No widać tutaj. To jest pierwszy numer obrączki 3581. No w tym roku niebieskie, no to myślę, że każdy to wie tutaj. Nic specjalnego o tym powiedzieć nie można. Ostrością 0,169 tutaj Jędrzejów. PL21. No i tu już jest numer. Także tak, tu związkowe obrączki, nie jakieś podróby z kartami oczywiście. 20 sztuk wziąłem, tutaj pan mi dał, przywiózł. Po 2 zł płaciłem, nie wiem tam jak wypłacicie. Cena myślę, że normalna. I tak, i wzięli ode mnie od razu już numer tam telefonu, imię i nazwisko. Bo to tam wiecie, zapisali sobie, pewnie tam w system wpisali, że te numery jakby już należą do mnie. I że jakby tam zginął gołąb, to tam będzie wiadomo już, że to mój. Bo tam w tym systemie będzie się znajdował. Oczywiście młode dostaną obrączkę i jeszcze numer telefonu na drugą nogę. Także to jest numer, który pójdzie jako pierwszy do obrączkowania. Potem pójdzie ten, ten, potem już te i na końcu tamte. Tutaj mam do nich karty. No i co mogę powiedzieć? Także, no obrączka jak to obrączka, myślę, że każdy wie. Jak to wszystko tu wygląda. Tu jeszcze wam pokażę jako ciekawostkę. Z tych wszystkich obrączek, nawet nie mieli ich tu jest ponad 20 na pewno. Miałem tylko 5 czy 6, już nie pamiętam. A całą resztę, czyli bez mała tyle, znalazłem. I to wszystko było tam na gospodarstwie. Tam poprzedni właściciel, co sobie hodował gołębie, no, dostawił jakby taki arsenał obrączek. Tam były w takim, część było w pojemniczku, tam część porozrzucanych. Pozbierałem wszystko do kubki ładnie i tak to tu wygląda. Tu taka mini kolekcja, można powiedzieć, nawet nic specjalnego tu nie ma. 2007 rok to jest najstarsza.
A tak to tutaj 19 rok, 18, 17, no. Praktycznie od 7 do 19 roku wszystkie roczniki są. Mam jeszcze obrączkę rumuńską, ale to tam już w innym miejscu, więc nie będę już szedł jej tam szukał. No. Także bez mała wszystkie te obrączki zostały znalezione. Tutaj właśnie większość to jest tutaj nasz oddział 0169. No, także tak te obrączki wyglądają. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę. No, tutaj też powiem, że wszystkie obrączki tu u nas, przynajmniej w oddziale, są pakowane po 20 sztuk i w takich folijkach sprzedawane. No, mi akurat 40 nie byłoby potrzebnych, chciałem wziąć 30, no ale z racji tego, że po 20 są pakowane, wziąłem te 20 sztuk. Może mi braknąć, no ale no zobaczymy, no. W tym roku no będzie mam 8 samców, 8 samic, no nie, no to także tych młodych coś tam się powinno uchować, myślę. Wiadomo, tam będą na pewno ginęły, bo to wiecie, będą obloty, potem jakieś tam wywózki. No jastrzębi też nie brakuje, więc jak na koniec sezonu lęgowego będę miał już oblatanych takich 15 młodych, co tak mi zostały, już przetrwały te obloty, te ataki pierwsze jastrzębi, to będę zadowolony. Także taki plan. 15 młodych już mieć na koniec sezonu lęgowego oblatanych. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się za tydzień. Cześć.